Kolejna rzecz. Kolejne ciekawostki i kolejne testy z bardzo ciekawej wersji tej gry, którą zamówiłem sobie, uwaga, na Vinted. Wiem, jak to brzmi, bo Vinted raczej kojarzy nam się z ciuchami głównie. A tu niespodzianka. Okazuje się, że na Vinted można też całkiem w dobrej cenie jeszcze gry wyhaczyć. To jest akurat kolejny bastion obok internetowych forum i ewentualnie jeszcze innych miejsc w internecie, gdzie możemy jeszcze w miarę w rozsądnej cenie kupić coś, co... no, powinno taką cenę trzymać przez ładne parę lat. Przynajmniej tak powinno być. Moi drodzy, dzisiaj kolejna rzecz całkowicie przypadkowa. Same przypadki, kuźwa, na tym kanale. Aż dziw bierze, że jakimś cudem udaje mi się, a raczej nie tylko mi, bo to tak naprawdę jest zasługa Jacka. Bardzo Ciebie serdecznie pozdrawiam, ale zanim będę przechwalał Cię, zobaczmy w ogóle, cóż to do mnie przyjechało bardzo ciekawego z pewnego zakątka Polski. A mianowicie jest to, moi drodzy, nic innego jak... już w sumie chyba było widać, Need for Speed Carbon, ale zobaczcie, jakie wydanie. PlayStation 3. Premierowa gra na tą konsolę w Europie w marcu 2007 roku się pojawiła. Teraz tak. Z jednym zastrzeżeniem, ale da się to poprawić. Bez żadnego kłopotu. Za jakieś około 70 zł. 70. Zwróćmy uwagę na to, że ceny tej gry na tą konkretną wersję, nie mówię o wydaniach z innych w ogóle platform, bo to podchodzi pod zupełnie inną dyskusję. Tam są zupełnie jeszcze inne ceny, inne są tak jakby widełki. Natomiast tutaj to jest moim zdaniem obok tej na komputer, to jest najdroższa wersja na konsolę, tak mi się przynajmniej wydaje, bo przeważnie kosztuje 100 zł, 90, 95. Czasami znajdzie się 80, ale wtedy w gorszym stanie, nie? Wydanie angielskie. Tak. Co ciekawe i najlepsze, bez osiągnięć, bez trofeów, bo na Xboxie 360 są tryby sieciowe wyłączone od dawna, więc to i tak bym w to nie zagrał. Więc tutaj przynajmniej mam porównywalną wersję co do Xboxa 360. A wiecie doskonale, że ja omijam takie gry, które mają już raczej tą sesję sieciową wyłączoną. Instrukcja jest w stanie pogiętym, ale Radek, z przyzwyczajenia. Jacek będzie miał dla mnie zastępczą instrukcję na zamianę, po prostu. Zobaczcie, ona tak wygląda. Gdybym jej tak nie wyprostował, no to wygląda tak. Ale Jacek mi podeśle... taką samą, tylko nie z takim zgięciem. Nie wiem, kto to zrobił, że takie zgięcie tu jest. I jeszcze ta pieprzona naklejka z jakiegoś sklepu. Nie wiem, kurde, jaki to sklep? Pewnie z Wielkiej Brytanii. Oni mieli monopol na naklejanie przeróżnych gier z taką naklejką. No nie wiem, nieważne. No wiadomo, tak? Pokażę chociaż jedną stronę, żeby nie było. O. Czarno-białe, nie? W zasadzie tutaj nie ma tutaj nic specjalnie do omawiania, jeżeli chodzi o instrukcję, bo to jest najmniejszy problem, natomiast chodzi nam o płytkę. I płytka tutaj, według sprzedającego, jest w stanie naprawdę świetnym. Taki nadruk na PlayStation 3, tak? Natomiast stan płytki jest całkiem niezły. Nie mogę się tu o nic przyczepić, jeżeli o to chodzi. O, widać cały bałagan, ale kurde, wszystko widać. Załamany jestem. I za chwilę sobie sprawdzimy tą grę konkretnie, bo jestem ciekawy, jak ona działa.
bez żadnych ubytków jest. I takie coś za około 70 zł. 74, coś takiego. W bardzo dobrym stanie, naprawdę w bardzo dobrym. Nieśmierdzącym, w bardzo ładnym. I sobie to za chwilę uruchomimy i przetestujemy sobie dokładnie, czy ta wersja będzie troszeczkę gorsza od innych, bo ja wiem, nie sądzę. Wiecie, na początku gry na PS3 projektowało się dosyć ciężko, więc EA nie miało tutaj łatwego zadania. Ale żeby o tym wiedzieć, trzeba to uruchomić. Akurat tej gry nie pamiętam z nowszej generacji. Znam jedynie wersję z PS2 i z peceta, bo na pececie w nią grałem, natomiast na PS3 mój kumpel nie miał tej gry akurat. Nie miał. Jedyną wyścigową grą, jaką miał na PS3, to był Burnout Paradise, którego akurat mam też na PS3. Włączmy i zobaczmy, co to cudeńko potrafi. Dobrze, czas włączyć tego niegrzecznego chłopca. PlayStation 3. Zobaczyć go sobie konkretnie w akcji. Tak? Chyba jest rozładowany kontroler. A to nic. Nie przeszkadza to w żadnym wypadku. Ani trochę. No tak, z tą tapetką ruchomą akurat tak jest, kiedy uruchamia się konsola i rzeczywiście tam są drobne błędy. To już tak było najwidoczniej od początku, więc nic z tym faktem nie zrobię. Niestety nagrywam to kamerą, ponieważ nie będę uruchamiał nagrywarki, która i tak dobrego obrazu z PS3 mi nie wyświetli, więc niestety bardzo mi przykro. Miejcie pretensje do producenta, który dał blokadę HDCP, żeby nie dało się... Kurde, nie mogę podłączyć. Żeby nie dało się podłączyć konsoli pod HDMI, żeby zgrywać obraz. No ale no widocznie na tym to głównie miało polegać. Także odpalimy sobie tego karbonka. Jestem bardzo ciekawy, jak ta gra będzie sobie tutaj radzić na tej wersji, ponieważ nie miałem ogólnie pojęcia na temat tego, jak ona działa. Jedni mówią, że to jest jedna z lepszych wersji. Tego nie jestem w stanie powiedzieć, dopóki ja tego nie sprawdzę i nie ogram sobie wstępnie. Także wkładam do napędu. Akurat nic nie ma w napędzie, więc myślę, że z tym żadnego problemu nie będzie. Troszeczkę przybliżę obraz, żeby było widać mniej więcej. Troszeczkę dam wyżej. O, idealnie się będzie zgrywać. Tak, no i dobra. Okay. Myślę, że tutaj ostrości nie zgubi. No i dobra, mamy karbona uruchomionego. Najpewniej jego nie da rady zainstalować. To będzie gra, która będzie czytała bezpośrednio czytała z napędu, więc no, już nic tutaj więcej nie zrobimy w tej naszej zagadce. No i jedziemy. Zobaczymy generalnie, jak ona będzie się prezentować na pierwszy rzut oka, żeby sobie zrobić takie wrażenie. Początek doskonale znam, natomiast gorzej będzie z dalszym ciągiem gry, ponieważ tutaj może być już naprawdę inaczej. Tam będą drobne różnice pod kątem wtedy, kiedy walczymy z przeciwnikami poszczególnych gangów, klanów, to z tego, co przypominam sobie, tam są takie reakcje przeciwników w trakcie, kiedy z nimi się ścigamy. One są tak pokazane w formie nie lusterka wstecznego, tylko takiego dodatkowego ekranu. Dodatkowy ekran nam się pojawia i tu akurat w tym wypadku będziemy mieli taką drobną różnicę, jeżeli o to chodzi. O ten drobny dodatek. Nie ma żadnych zapisanych danych. No tak, bo będziemy dopiero tworzyć. No tutaj to raczej nic nie da, bo nie ma już serwerów od dawna. Od wieki wieków. Że raczej odpuścimy sobie. Dobra. I zobaczę sobie najpierw na szybko ustawienia i potem przejdziemy automatycznie do
do naszej rozgrywki. Dobrze, nie będę nic tutaj kombinował specjalnie, po prostu się nazwę, tylko na razie to jest i tak tylko testowa rozgrywka, żeby zobaczyć, jak ta gra będzie działać na PS3. Mam nadzieję, że nie będzie aż takiej tragedii, ale nigdy nie wiem. Już mi się podoba obrazek pliku. Tak, nowogeneracyjność wkracza do nas z 2006 roku. No i dobrze, zaczynamy karierę. Czyli sterowanie będzie podobne, tak jak przy grach z Need for Speedem na Xboxie 360. Nie będzie raczej zaskoczenia jakiegokolwiek. Może pominiemy sobie scenki. One nie są tutaj aż tak ważne. Nas zastanawia rozgrywka. Tutaj powiem wam tak. Wydaje mi się, że tutaj albo będzie 60 klatek, i może wam to tak zademonstruję mniej więcej. Nie cofaj, wyjdź. Tylko nie wiem, jak z kolei tutaj będzie wypadała jakość obrazu, ale spoko, bo tak i tak gra jest w cholerę ciemna, więc tutaj i tak nic to nie zmieni. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że wydaje mi się, że będą przeskoki z 30 na 60, ja tego nie jestem pewny. Chociaż tutaj ja nie widzę 60 specjalnie, przy tym momencie teraz. Ale za to co widzę, to dużą różnicę, przynajmniej tak jak pamiętam film z nowszej gry na starszą konsolę z wersji na PS2, to kurde te tekstury tutaj. Te tekstury tutaj to jest istna miazga. Bardzo dobrze to wygląda. Na Xboxie tak samo będzie wyglądać. Bo to są bardzo porównywalne konsole. Jeżeli chodzi o tego typu smaczki, tekstury, oświetlenie. Chociaż z cieniami to tutaj wypada lepiej Xbox 360. Filmiki to widzę, że raczej niespecjalnie będzie się to różnić. Ale no sami widzicie, jak to jest. Chociażby tutaj w menu wydaje mi się, że raczej będzie tu... tutaj będzie 60 klatek, chociaż nie jest to dla mnie problem, 60 a 30 i 30 a 60, bo to jest żaden kłopot. Tylko tak sam się zastanawiałem, jak tu będzie wyglądała sprawa z wydajnością. Chociaż uważam, że konsola i tak radzi sobie genialnie przy 30 klatkach zazwyczaj w danych grach, więc nie robi to żadnego problemu. Widzę, że są naprawdę bardzo dokładniejsze postacie wykonane. Tekstury drogi są znacznie lepsze niż na PS2, to trzeba sobie powiedzieć. Tutaj zwłaszcza te elementy kostki brukowej bardzo szczegółowe są. Nie powiedziałem, że na PS2 gra wygląda brzydko, bo to nie o to chodzi. O właśnie o te kamery mi chodziło, te co widzieliście na górze. Po lewej stronie, to właśnie ich nie ma na PS2. Mi się wydaje, że one mogłyby być na PS2, tylko pewnie albo nie mieli czasu, albo rzeczywiście coś tam ich blokowało, żeby nie dodać tego na PS2. Czy nawet na Xboxie, bo na Xboxie nawet tego nie ma. Na pierwszym Xboxie. Sprawdzaliśmy to. Sprawdzaliśmy to na streamie i tego nie było w ogóle na Xboxie, więc inna sprawa, nie? To jest inna sprawa całkowicie. No i tak jak zwykle mamy poradnik, co trzeba tutaj robić konkretnie w tej grze, ale naprawdę jestem zadowolony z tego zakupu, bo ja tą grę chciałem od w sumie z samego początku, tak jak ja mam PS3, już będzie w tym roku drugi rok, już 2 lata. Jeszcze niezbyt długo, bo ja dopiero zaczynam się wgryzać w PS3. Miałem przerwę, może głównie dlatego, że innymi systemami się tak troszeczkę zajmowałem. Ale faktycznie ta kamera naszego pomocnika i przeciwnika, jeżeli będzie pokazywany, bo kurczę, do końca nie wiem,
Ale faktycznie coś dodaje do rozgrywki, bo pamiętam z wersji PC-towej, że to strasznie mnie jarało, że kurczę, ale fajne to, że możesz widzieć reakcję pomocnika czy tam przeciwnika na trasie. To jest dobre. To jest dobre, nie? Tylko oczywiście Polacy powiedzą, że czemu nie ma polskiej wersji językowej? A no właśnie, no bo to tak już jest. Co zrobimy? Ale za to mamy soczystą rozgrywkę w HD. Naprawdę gra wygląda nieźle. Nieźle wygląda. W 2006 roku na bank przy tej rozdzielczości musiała niszczyć mózgi graficznie. Musiała, zwłaszcza ile tu się dzieje na karoserii. Oświetlenia, odbicia. Światła przede wszystkim. Wygląd w ogóle samej karoserii. Ile szczegółów jest. Poszczególnych krawędzi, to naprawdę robi zadanie. Że naprawdę gra pod tym kątem wizualnie wygląda naprawdę świetnie. I wczytywania nie są jakieś hiper długie. Aż tak mocno. Są porównywalne, może z wersją PS2, może są ciut krótsze. To na pewno. Ale teksturki faktycznie ładnie wyglądają. Dla PS3. I w ogóle jak się patrzy na tą grę, to tak fajnie wygląda. Rzeczywiście. Że ta szosa jest taka pokryta. Pokryta jakby niedawno deszcz padał. Właśnie o to chodzi w siódmej generacji konsol, że większość tekstur w grach, właśnie one są takie pokryte olejem, czy takim świeżym, świeżą pokrywą deszczu. Aha, no tak, zapisać grę trzeba. Nie ma problemu. Nie przeszkadza mi to, że tutaj gra nie ma trofeów. W ogóle mi to nie przeszkadza, nawet zobaczcie, jest pierwsze menu z PS3, które doskonale pamiętam u mojego kumpla, ponieważ takie ono było. Prawdopodobnie pierwotnie na PS3, jeżeli się nie podłączyliśmy pod PSN, to takie menu było, jak się chciało wcisnąć przycisk PlayStation, jak się miało grę włączoną. Na pewno. Także mamy pościg rodem z Most Wanted 2005, ale tak jak wiecie doskonale, te pościgi w ogóle tutaj nie mają przełożenia na rozgrywkę, żadnego przełożenia, to jest tylko i wyłącznie przedłużanie ci zabawy w tej chwili. I no niestety, nie dodali tutaj nic więcej co do pościgów, jakieś punkty, wyzwania, nic tutaj nie ma takiego. Nic, jest tylko zwykły, żywy pościg, który w zasadzie do niczego nie jest ci potrzebny. Tak jak powiedziałem, po prostu aby zabić czas. I tyle. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to tu gra wygląda naprawdę nieźle. Naprawdę. Jest to jedna z najładniejszych wersji konsolowych, jaka istnieje. Bo o PC-cie nie mówię. PC to jest inna sprawa. Ale rzeczywiście na PS3 gra naprawdę robi wrażenie. Bardzo dobrze wygląda. Teraz trzeba się gdzieś schować, kurczę. Wiadomo, że to jest w sumie silnik z Most Wanted'a. No i wiadomo, inne miasto, inna fabuła całkowicie, ale jednak no sami widzicie, że nie jest tak źle. Sobie tu zaparkuję. I przeczekamy tą burzę. Szkoda, że nie można kamerą się rozglądać. No dobra. Czyli strzałka w lewo. Strzałka w lewo nam tu nic nie daje jeszcze. Na razie mi się uczymy w ogóle tu obsługiwać mapę, GPS-a, samą grę tak naprawdę. Oż kurde, gdzie ja wjechałem? A ja tak nie patrzę, co tu się dzieje.
Jak wy oceniacie wersję Carbona, Need for Speeda na PS3? Możecie podzielić się uwagą. Ja już będę tutaj uciekał, może jeszcze coś ewentualnie dogram na koniec, żeby tak przedstawić taką wizytówkę, że dzięki znajomościom, dzięki ci Jacek za znalezienie takiej gry, bo ja sam pewnie bym jeszcze bardzo, bardzo długo szukał, a przeróżne portale internetowe są takie, że często jednak idzie się pogubić. Nie ma się czasu zwyczajnie, żeby coś posprawdzać, a nawet tak naprawdę nie ma się kasy, chociaż ja tu akurat tą grę chciałem kupić. Może niekoniecznie teraz, ale pewnie drugi raz podobnej oferty może bym znalazł, ale za jakiś czas bym się z tym męczył. A tak przynajmniej to... Oż kurde. W tej chwili mogę sobie tą grę sprawdzać. Bez nerwów, bez żadnego bawienia się w czasami naprawdę durnowate trofea, chociaż tamte osiągnięcia na Xboxie nie są złe, tylko ten tryb sieciowy najbardziej by mi przeszkadzał, żebym go nie mógł przetestować. I o to w zasadzie mi chodzi, nie? Że staram się omijać takie gry, które nie mają tego grania po sieci. No bo tak głupio trochę, nie? Przejdziesz grę, a co z online'em, który nie działa? No takie durnowate. No ale nic. To jest moje zdanie i nie musicie się z nim zgadzać. Są oczywiście widoczne spadki klatek, no ale wiadomo, trzeba to zrozumieć. Początkowy etap PS3 był bardzo ciężki i tu naprawdę sprzęt uważam, że jest trochę zbyt mocny, jeśli chodzi przynajmniej o strukturę procesora głównego Cela. 7 rdzeni. W zasadzie ma 8, jeden ma zablokowany, totalnie dla większości deweloperów nieużywany, bo tak został stworzony ten procesor. I tutaj już w zasadzie to, co możemy sobie tutaj zrobić, nazwać drużynę. Później się zmieni ewentualnie koloryt loga. I wszystko będzie tak, jak powinno. No dobra, to by było na tyle. Bardzo Was pozdrawiam, dziękuję za obejrzenie. Dużo zdrowia Wam życzę każdego dnia i widzimy się przy kolejnym unboxingu, kolejnym rozpakowaniu. Będzie jeszcze jedna gra, która do mnie jedzie, tym razem na PSP ponownie. Na PSP, zanim jeszcze ta gra do mnie przyjedzie, to pokażę Wam Prince of Persia Revelations, której nie do końca Wam ją przedstawiłem, bo tak jak widzieliście, bateria się w najmniej odpowiednim momencie wyładowała. I co tu zrobić? Na razie tak wygląda sytuacja. Także sobie tylko grę zapiszę i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, do zobaczenia.